Witam Państwa bardzo serdecznie z miejsca zupełnie niezwykłego, a jakiego to za chwilę powiemy. Naszym gościem jest dzisiaj dr Andrzej Gliwa, którego widzowie Prawego Górnego Rogu i czytelnicy Szkoły Nawigatorów już znają. Andrzej Gliwa z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jest położone dość wysoko i jest miejscem niezwykłym. Dlaczego? Co to jest? No, jesteśmy na szczycie kopca we wsi Nowosielce. Kopca usypanego już w naszych czasach, można powiedzieć, w XX wieku, w 1936 roku, ale monument odnosi się do wydarzeń sprzed prawie 400 lat, do wydarzeń z roku 1624. No i takiej, można powiedzieć, legendarnego wydarzenia. Znaczy legendarnego, no. Historycznego, ale obrosłego legendą. Obrosłego legendami, tradycją miejscową, ludową. No i można go traktować właśnie jako taki emblematyczny, jeden z emblematycznych wydarzeń podczas inkursji tatarskich na kresy wschodniej Rzeczypospolitej. Oczywiście, które miały miejsce w wielu innych miejscowościach, ale tutaj w Nowosielcach bardzo silnie zaznaczone w tej miejscowej tradycji, w tej pamięci zbiorowej lokalnych mieszkańców. I no to jest nasz punkt wyjścia do dzisiejszego spotkania. O wojnie tatarskiej. Tak, to upamiętnienie będzie jakby taką kanwą naszej dzisiejszej pewno rozmowy, Michał, którą przeprowadzimy. 1924-1936. Kim był Michał Pysz? Michał Pysz, według miejscowych podań, bo nie ma żadnych... Znaczy, nie szukałem też. Może też inni historycy też jakby nie szukali głębiej. W dokumentacji takiej twardej, pisanej w źródłach rękopiśmiennych. No ale jest przedstawiany jako wójt miejscowej gromady, który zapisał się w pamięci tutaj miejscowych mieszkańców i w dziejach wsi jako obrońca, dowódca obrony przed ordyńcami z Budżaku, którzy próbowali zdobyć miejscowy kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w czerwcu 1624 roku. Mamy ten kościół w tle za nami, ale rozumiemy, że to nie jest budowla sięgająca do roku 1624, tylko późniejsza. Znaczy, wydaje się, że ta dolna część jest późniejsza, ale wnętrze to jest kościół, jednak ten kościół tak? Z ostatniej ćwierci XVI wieku, tak. Konsekrowany w 1595, który przetrwał właśnie to uderzenie ordyńców z Budżaku w 1624 roku. Także obiekt oryginalny, oczywiście podniesiony po różnych pewno i remontach, i mniejszych czy większych pracach remontowo-budowlanych, ale jednak ten właśnie... Wnętrze jest dość niesamowite. No i oczywiście samo miejsce. No tak. Budowla sakralna inkastelowana, tak jak większość wówczas istniejących kościołów. Inkastelowana, czyli przystosowana do obrony. Do obrony, tak. Oczywiście tutaj mająca na zapleczu i system wałów. Nawet trzy bastiony z tego, co... Tam mamy stawy. Nie wiem, czy były badania dokładne prowadzone, architektoniczne, ale tak, oczywiście. I zabezpieczone właśnie groblą i utrudniające dostęp do całego obiektu. No i oczywiście, które zdały świetnie swój egzamin właśnie w godzinach próby, czyli w pierwszej dekadzie czerwca 1624 roku. To jeszcze powiedzmy Nowosielce pod Przeworskiem. Tak, właśnie. Nowosielce pod Przeworskiem, w historycznej ziemi przemyskiej, w zachodniej części prowincji, która się nazywała Ruś Czerwona. No i co można powiedzieć więcej? Tak ad hoc. Jak się obrona toczyła? Czy wiadomo coś o jakichś wyczynach? Czy zakończyła się sukcesem, czy nie? Bo to jest ważne, ponieważ monument można postawić również obrońcom, którzy doznali klęski. Czy Michał Pysz obronił kościół?
Michał Pysz, współpracując z miejscowym proboszczem, Piotrem, księdzem Piotrem Kisielem, no i oczywiście mając wsparcie w miejscowej społeczności Nowosielczan, zdołali obronić wówczas kościół, no i oczywiście swoje życie, swoje mienie, które było zgromadzone tutaj w obrębie tego inkastalowanego kościoła. Niemniej jednak, no, patrząc tak obiektywnie na to, można powiedzieć, że obronili swoją wolność, swoje życie, swoje mienie, ci, którzy się tutaj zgromadzili. Nie ma żadnych dokładnych przekazów, czy wszyscy tutaj byli mieszkańcy, czy wszyscy zdołali wtedy właśnie ocalić, czy nie zostać wzięci w jaser, no bo o to Tatarom chodziło głównie. Mhm. Ale jednak źródła, które mamy, źródła, które stoją do dyspozycji historyków, no mówią o tym, że większość wsi została spalona. Okolicznych. Mówiono o Nowosielcach. Dane, tak zwane źródła masowe, które są przechowywane no, głównie we Lwowie, czyli mam tu na myśli juramenty z lat 20., z drugiej połowy lat 20. XVII wieku, no przekazują jasno, że zostało spalonych 35 gospodarstw kmiecych na terenie Nowosielec. Oprócz tego chyba 3 gospodarstwa komornicze i chyba, nie wiem, kilkanaście chyba zagrodniczych. No ale co ciekawe, właśnie oprócz kościoła, który oczywiście nie został zniszczony, ocalała też karczma. W większości karczmy były wtedy palone przez Tatarów, łącznie z młynami, prawda? To ciekawe. Więc to też jest ciekawe, gdyż no, tradycja nam mówi, że oblężenie trwało z przerwami pewno, bo nie cały czas, bo tam prawdopodobnie były dwa oddziały, dwa torchaki tatarskie, które próbowały zdobyć ten kościół. No, karczma prawdopodobnie była używana przez Tatarów do, no właśnie do, nie wiem, czy do wypoczynku, czy do... No. No w każdym razie nie, karczma nie została spalona, przetrwała najazd. Na pewno była zbudowana. Może z powodu obrzydzenia do alkoholu, jaki czuli muzułmanie. To jest ciekawe, bo w samym powiecie przemyskim, z tego co pamiętam, z tej mojej książki oczywiście o zniszczeniach wojennych, tam te wszystkie informacje można znaleźć, statystyczne co do obiektów zniszczonych, no to wynika, że Tatarze w samym powiecie przemyskim zniszczyli, ma 109 czy 107 karczem. Więc no, te karczmy były masowo palone, więc to też jest taki ciekawy wątek, że właśnie ta karczma w Nowosielcach no, nie została przez Tatarów spalona. Tak. Zagadka i wyzwanie. Zejdziemy niżej, pod kościół i tam będziemy kontynuować. Tak, z powodu ciężkich warunków atmosferycznych panujących w górach. Na tej wysokości. Także za chwilę się znowu usłyszymy. Proszę Państwa, witamy raz jeszcze. Jesteśmy wraz z doktorem Andrzejem Bliwą pod prezbiterium kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Nowosielcach, niedaleko Przeworska. Okoliczności są takie, że mimo Dnia Świętego trwa żniwo, więc to, co Państwo słyszycie z ofu, to jest odgłos pracujących na polach kombajnów. Niestety nie możemy tego wyciszyć, a tu właśnie przyjeżdża motocykl lokalnego podrywacza, który wybrał się na przejażdżkę popołudniem. A my, proszę Państwa, kontynuujemy naszą dyskusję o najazdach tatarskich na Ruś Czerwoną, na ziemię przemyską. Ja tylko jeszcze pokażę okładkę książki doktora Andrzeja Gliwy, którą promowaliśmy wiosną, Kraina upartych niepogód. Książki nie ma i póki co jej nie będzie, ale możecie Państwo próbować kupić ją gdzieś w antykwariatach albo na Allegro. Potężna rzecz z mnóstwem fantastycznych, ciekawych, nieznanych do tej pory szerszemu ogółowi odbiorców informacji. Andrzej, powróćmy do tego, o czym mówiliśmy na kopcu wójta Michała Pyża, czyli do legendy miejscowej o opiewającej ten wyczyn, jaką była obrona kościoła, no i do tego momentu, kiedy ten kopiec powstał. Tak. Jakie to były okoliczności? Na kopcu są dwie daty. 1624, wiadomo, mówiliśmy już, jest to data tego słynnego najazdu ordyńców Kantemira Murzy. Oblężenie miało miejsce od 11 do prawdopodobnie 14 czerwca, więc troszkę inaczej niż podaje to nam na przykład Wikipedia. Tam są daty od 9 chyba czerwca. Oczywiście 9 czerwca Tatarów jeszcze nie było w ziemi przemyskiej, ale lub dopiero wchodzili na teren ziemi przemyskiej, idąc szlakiem wołoskim. Znajdowali się wtedy mniej więcej między Bolechowem a Stryjem, czyli no jakieś 200 kilometrów stąd.
Więc no, takie szczegóły oczywiście no, dla niektórych mogą być zupełnie nieistotne, no ale jednak gdy patrzymy na rozwój akcji militarnej, na chronologię najazdów, no żeby jednak no, trzymać się faktów, a nie bazować tylko na legendach, no to jest dosyć ważne. No a druga data na pomniku to jest rok 1936 i to jest data właśnie wystawienia tego monumentu, tego usypania tego kopca przez okolicznych chłopów, no przy wsparciu oczywiście lokalnej społeczności i okolicznych wsi. Z tym faktem wiąże się, no jest oczywiście też film dostępny w internecie, no właśnie, nakręcony właśnie wtedy, krótki, tam 2,5 minuty chyba. W każdym razie pokazuje, jak duża była to manifestacja z udziałem członków ekipy rządzącej ówczesną Polską, czyli mam tu na myśli generalnego inspektora sił zbrojnych, generała Edwarda Rydza-Śmigłego, późniejszego marszałka. Oczywiście wszystkich ważniejszych notabli tutaj z województwa lwowskiego, to było wówczas ówcześnie województwo lwowskie, biskupa przemyskiego Bardy. No i oczywiście podobno na ogromnej rzeszy chłopów, co też widać na tym filmie, liczącej około 150 tysięcy chłopów. Także potężna manifestacja polityczna, wykorzystywana przez różne grupy ówczesne, zaangażowane w politykę ówczesnej międzywojennej Polski do własnych celów. No tak. Czyli ludowców, sfery rządzące, tak. Oczywiście na bazie właśnie tej legendy, tego wydarzenia z roku 1624. Czyli legenda jest żywa, znaczy była żywa, dzisiaj też jest chyba żywa, bo tutaj mamy przed sobą zdjęciem kaplicy tą płaskorzeźbę ukazującą chłopów walczących kosami z Tatarem konnym. Czyli informacje o najeździe i legenda przetrwały. No jak widać właśnie, jak widać mamy tutaj materialne. Jak się mają do prawdy i co rzeczywiście udało się ustalić, co wiadomo o tym najeździe na pewno? Tak. Znaczy właśnie, jeśli chodzi o samo oblężenie, to większość informacji jednak jest oparta na tym przekazie ustnym, na tej tradycji właśnie miejscowej o tym najeździe, gdyż w źródłach pisanych, no i ja oczywiście no, też oczywiście szukałem takich materiałów, jednak nie udało mi się dotrzeć do żadnej relacji, która była spisana, pochodząca z XVII wieku, z pierwszej połowy XVII wieku. Dopiero późniejsze redakcje, znaczy już oparte na materiałach z XIX, głównie z XX wieku, no mówią nam o tej obronie, jak ona wyglądała. No, też oczywiście warto tutaj może powiedzieć kilka słów. No tak, najazd oczywiście, no nie chcę tutaj już powtarzać tego, co jest w książce. Takie kluczowe fakty. Miał miejsce, znaczy Tatarzy weszli w granice Rzeczypospolitej około 5 czerwca koło Śniatynia. Szli przez Mołdawię szlakiem wołoskim. No i błyskawicznie przemieszczali się po wkroczeniu już do w granicy Rzeczypospolitej w kierunku Przemyśla, Bramy Przemyskiej, gdzie planowali założyć koszt. Co też uczynili 10 czerwca. Skąd wódz naczelny Ordy Budżackiej wystosował takie posłanie, list do króla Zygmunta III Wazy. List jest oczywiście dzisiaj dostępny, no jest wydany przez Zygmunta Abrahamowicza w zbiorze dokumentów tureckich do dziejów Polski. Można sobie go przeczytać, nie wiem, czy w internecie jest dostępny, prawdopodobnie, no w każdym razie w każdej dobrej bibliotece można to zdobyć. W mojej publikacji, w jednej, drugiej też, w internecie też, ja tam Ale cytuję ten fragment. Tak, no i o co chodziło? No chodziło o to, że Kantemir właśnie, no jasno, tak można powiedzieć szczerze i uczciwie wyjaśnia kwestię ówczesnego położenia i dlaczego ta wyprawa jest zorganizowana. No i pisze dosłownie, że dlatego się wyprawił tutaj i niszczy te okoliczne włości króla, szlachty, dlatego, że król nie wywiązał się z zobowiązań przyjętych na siebie, czyli generalnie Rzeczpospolita w układzie pod Chocimiem w 1621 roku, który kończył wojnę polsko-turecką.
Tak. No i tam oczywiście było zobowiązanie, już nie pamiętam, który to był artykuł, o powstrzymaniu wzajemnych najazdów ze strony tureckiej Tatarów i ze strony koronnej kozaków zaporowskich, którzy urządzali no, bardzo groźne rajdy morskie na swoich czajkach na pobrzeża czarnomorskie, osmańskie. No i to był efekt tego, że kozacy cały czas byli aktywni, cały czas niszczyli, palili no, porty miasta tureckie nad Morzem Czarnym. No i to, to była próba jakby no, pokazania, że my też możemy zrobić coś podobnego, a nawet więcej, bo on tam się odgraża, że dojdzie do Morza Bałtyckiego. No nie doszedł. W swoim pochodzie. Rozmawialiśmy już o tym, ale jeszcze powtórzmy, że fikcyjne były te roszczenia wysuwane przez Turcję, bo też i Turcja nigdy by się z nich nie wywiązała z tego względu, że no, handel niewolnikami był zbyt istotnym elementem gospodarki, zbyt istotną częścią zleceń, jakie oni dostawali po prostu z rynków południa i zachodu, z rynków śródziemnomorskich, tak to powiedzmy. To jest raz. Dwa, no, kozacy napadali na ufortyfikowane miasta, przedsiębrali bardzo poważne i ryzykowne akcje, a Tatarzy wchodzili w niebroniony teren i walczyli z ludnością cywilną tak naprawdę. Tak, no to tu jest, znaczy mamy tutaj no, szereg takich zjawisk, które są bardzo słabo znane w literaturze, albo słabo oświetlone, albo źle jakby interpretowane, także no, można to powiedzieć, że może w dalszej części tej naszej rozmowy jeszcze o tych działaniach asymetrycznych. No to na pewno. I w tym kierunku idących, nawet ja bym tak uważał, mamy podstawy, żeby powiedzieć, że był to rodzaj wojny hybrydowej. Mm-hmm. Właśnie to, co prezentowały ordy tatarskie, też w czasie najazdów na tereny Rzeczypospolitej, Moskwy, czy też na tereny pograniczne Imperium Habsburskiego, Cesarstwa Habsburskiego. Dokonać najazdu, więc wytłumaczyć się w liście, a potem jeszcze wymusić haracz. Tak więc no, na pewno różnice były, jeśli chodzi o działania sił kozaków, no bo tutaj mieliśmy działania morskie, no prawda, tak, na wybrzeżu, tylko dotyczące tej cienkiej linii wąskiej na wybrzeżu, a Tatarzy oczywiście mogli dochodzić no praktycznie no daleko. Bardzo daleko lub daleko, prawda, i nie byli niczym ograniczeni praktycznie no, oporem, jak się mogli spodziewać. Ale nie było żadnej granicy fizycznej, no, której by nie mogli. No zawsze wojska było za mało. Tak. A poza tym teren, na który wchodzili, czyli Ruś Czerwona, był no, zapleczem gospodarczym, można powiedzieć. To był teren niesłychanie dobrze rozwinięty. Tak, dokładnie tak było. Powiem nawet więcej. Sama Ruś Czerwona, jeśli rozpatrujemy właśnie najazdy tatarskie w XVII wieku czy w XVI, no to była takim właśnie Eldorado dla pokoleń Tatarów, którzy się wyprawiali tutaj na ziemię Kresów Południowo-Wschodnich. No dlaczego? No bo ona była stosunkowo blisko położona, już nawet nie mówię Krymu, no bo to było jednak 1300-1400 kilometrów, ale była blisko położona w tym sensie, że z Mołdawii była kawałek. To było tylko no, rzut beretem, prawda? No. A Mołdawia była terytorium zależnym od sułtanów, tak, od Osmanów, więc oni się tam czuli bezpiecznie, więc wystarczyło podejść spacerem w tempie relaksowym do Śniatynia, wejść w granicę i jesteśmy już no, w tym najbogatszym, jednej z najbogatszych części Rzeczypospolitej, najgęściej zaludnionych, najbardziej wtedy dobrze rozwiniętych. Zwłaszcza no, takie tereny jak Ziemia Przemyska, Ziemia Lwowska, no, to było naprawdę, czy Ziemia Sanocka, to był wymarzony kąsek dla tych działań, Które chcieli prowadzić Tatarzy. No oczywiście całkowicie bezpiecznych, prawda? No a wracając do tego najazdu, no to po rozbiciu tego kosza głównego, czyli tej bazy wypadowej pod Medyką w bramie przemyskiej, no Tatarzy właśnie wyszli na te łowy w trzech, czterech podstawowych kierunkach, jak to zawsze czynili. No i jeden z Czambuł, czyli ten taki zagon operacyjny, szedł właśnie w kierunku zachodniej części powiatu przemyskiego, ziemi przemyskiej. No i dotarł 11, bo to był nocny przemarsz. Oni wyszli 10 czerwca wieczorem i rano byli już pod Rzeszowem.
na linii Wisłoka. Więc tutaj prawdopodobnie byli, no prawdopodobnie jeszcze wcześniej, czyli o świcie. Nie wiadomo, czy wtedy już się do tej wtedy zaatakowali, no w każdym razie ta obrona trwała, już znowu nawiązuje do tego podania ludowego, do tej tradycji miejscowej, trwała 4 dni. Więc podejrzewam, że jeśli faktycznie 11 czerwca się zaczęło, to trwało to do 14 czerwca 3 lub 4 dni. Oczywiście to też ma swoje jakby uzasadnienie w tych źródłach, które już są wpisane. Tatarzy wyszli z kosza pod Medyką, zebrali się do marszu powrotnego chyba 17 albo 18 czerwca, więc to nie mogło oczywiście też wykraczać poza, no powiedzmy, 15-16 czerwca, bo oczywiście tam trzeba było jeszcze pewne logistyczne działania podjąć, żeby uformować te konwoje, przygotować ludzi do transportu tych jeńców, których było no, dziesiątki tysięcy, prawda? To błyskawicznie. Więc ta obrona faktycznie mogła trwać 3-4 dni, tylko nie wiemy, czy to był jeden oddział, który permanentnie prowadził te działania oblężnicze, czy były jakieś dwa, czy oni przechodzili po prostu. Czy przechodzili, a w tej tradycji jest właśnie mowa o tym, że ona trwała 3 lub 4 dni. Nie wiemy tego, może kiedyś jakieś źródła się pojawią może na ten temat. Wypłynie. W każdym razie, no najazd, ten najazd właśnie z 1624 roku, no był jednym z najbardziej niszczących w całym XVII wieku dla całej Rusi Czerwonej, jednym z największych najazdów. Wszystkie dane statystyczne Państwo znajdziecie w tej książce. Oczywiście są też artykuły chyba w internecie, które no, na przykład na stronach Akademii Edu, tam też coś na pewno Państwo znajdziecie na ten temat. Poczekaj, bo używasz takiego terminu torchak i czambuł. Tak. Wyjaśnijmy, czym się różni jedno od drugiego. Torchak jest to mały oddział jazdy tatarskiej liczący od kilkunastu, czasem maksymalnie do kilkudziesięciu jeźdźców, który operuje w skali, można powiedzieć, taktycznej. Czyli on te właśnie te torchaki prowadziły działania, które miały na celu napadanie na poszczególne wsie, przysiłki i oczywiście zabierały wiasyr. A czambuł to były większe oddziały zgrupowania jazdy tatarskiej liczące od 1,5-2 tysięcy do nawet 3-4 tysięcy, czasem nawet więcej przy największych najazdach. Dwizje. Wojowników. No coś takiego można powiedzieć, jeśli porównujemy strukturę. No i które oczywiście później się rozdzielały na mniejsze siły i w tym końcowym etapie działały już na poziomie taktycznym tych właśnie torchaków. No ale oczywiście wychodziły jako większe zgrupowania jazdy, tak zwane właśnie czambuły. Ja jestem zdumiony właśnie błyskawicznością tych działań, szybkością no tak jak już o tym mówiliśmy, no niesłychanie dobrą organizacją. Szczęść Boże. Tylko na zewnątrz, proszę księdza. Na razie tak, nie będziemy zdobywać. Czy teraz film pokażemy? No właśnie, to może przejdźmy do... No właśnie, bo to jest chyba dobry moment, żeby pokazać film. My go oczywiście pokażemy w trochę innej formie, ale to jest chyba to. Dobra. Oczywiście to jest już nie... Ten film pokazuje, ta animacja pokazuje już trochę inny najazd. Nie z roku 1624 roku, no ale jest to ten sam teren, powiedzmy. Jest to powiat Przemyski i chodzi nam tutaj o pokazanie ruchów właśnie... techniki. Tego, tak, tej struktury działań czambułu tatarskiego. Mamy rok 1648, październik, działania Tatarów od 15 do 18 października. No i jest to materiał opracowany, ten film został opracowany na bazie materiałów pochodzących z archiwum we Lwowie, na bazie juramentu, czyli tych źródeł masowych, które się odnoszą do zniszczeń w poszczególnych wsiach. No i oczywiście tutaj najważniejszą częścią tego, oprócz tych ruchów, które tutaj widzimy, właśnie widzimy, tutaj jest właśnie zaprezentowane, jak te torchaki działały w skali właśnie taktycznej, no i jako całość w skali operacyjnej. No i jest to w odniesieniu do liczby wziętego jasyru. Jest to jakby tak... Ten jasyr mamy tutaj na dole. Tak. Tutaj jest liczba jasyru, która docelowo sięgnęła
minimalnej liczby, no bo tutaj nie jest jakby... No, to nie był tak wielki najazd jak ten w 24 roku. Znaczy to jest, wiadomo, to jest tylko jeden właśnie ten działanie jednego czambułu, prawda? Mhm. I to chyba też nie w komplecie, bo część poszła jeszcze tam bardziej na północ, na prawy brzeg Sanu. W każdym razie minimalna liczba jasyru, jaka została wzięta wtedy, bo to nie są dane pełne, to jest jakieś 1700-1800 osób z tych 90 wsi, które zostały wtedy spustoszone przez Tatar. No, ale ten film właśnie doskonale pokazuje, jak niewielkimi siłami, ale świetnie zorganizowanymi, no podzielonymi, które no działały w takim reżimie swoistym i tej ekonomii militarnej tatarskiej, są w stanie no, objąć swoją działalnością w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin i wziąć w jasyr 1800. No tak naprawdę prawdopodobnie ponad 2000 osób zostało wtedy wziętych w jasyr. Tylko z małej części ziemi przemyskiej. No bo cały plon tatarski wtedy wyniósł, jak pamiętam, 8790 chyba 90 osób. No w każdym razie to też nie są liczby, tak jak mówię, pełne. Bilans na pewno był troszkę większy, pełne dane, jakbyśmy zgromadzili, których no, na razie pewno nie udało się jeszcze wszystkich zgromadzić, albo w ogóle nigdy nie będą dostępne, bo ich po prostu nie ma, nie zostały zarejestrowane. No, około 12-13 tysięcy w samej ziemi przemyskiej. Więc no, mówimy o takiej skali działań sił tatarskich. Posłuchaj, ponieważ taka rzecz mnie ciekawi. Czy gdzieś jest opisany sposób zarządzania tym wszystkim. To znaczy, jak wyglądało utrzymanie dyscypliny wśród ordyńców? Jak wyglądała w ogóle struktura, znaczy takiego posłuszeństwa w tych oddziałach? No bo my postrzegamy tych ludzi jako właśnie dzikich koczowników, którzy skądś tam przybywają. Natomiast tutaj widzimy, że to była organizacja bardzo schierarchizowana, działająca na gwizdek, z niesłychaną wprost dyscypliną. Organizacja podporządkowana celom odległym, ale ważnym, tak? Celom mającym charakter gospodarczy, tak? Czyli chodziło o zgromadzenie jak największej ilości niewolników i przetransportowanie ich żywych gdzieś daleko, prawda? Do Bakrzysaraju, na Krym, do Stambułu. Czy gdzieś jest opisana ta wewnętrzna sytuacja wśród Tatarów? Mamy taki tekst? No bardzo ciekawe pytanie zadałeś, Gabrielu. Ja się starałem w ostatnich swoich działaniach właśnie jakby wypełnić tą lukę, jeśli można tak w ogóle powiedzieć. No, jest to mówią o lukach, które wypełniają. Nie? No, w każdym razie i z tym gwizdkiem bardzo ciekawe moje skojarzenie, bo faktycznie to były działania na gwizdek. Aha. Bo ostatnio miałem sygnał od kolegi, mojego znajomego profesora z Warszawy, który archeologa chyba, który właśnie mówił, że znaleźli w jakimś wykopie archeologicznym, pochodzącym właśnie z czasów nowożytnych, gwizdek. No i pytanie było, czy faktycznie jest w źródłach jakieś odniesienie do tego, że Tatarzy tym gwizdkiem się posługiwali. No, gwizdek był na pewno. Ja w źródłach tego nie natknąłem się na takie gdzieś coś. To musi w każdym być. Razie musiało... Tak, ten gwizdek musiał być, no bo dla szybszej komunikacji w zgiełku pola bitwy, odgłos kopyt końskich, odgłos, tak, hałas, wrzaski. Tak, no to oczywiście ten gwizdek musiał być donośny, który się odróżniał od tego tła gdzieś zgiełku bitewnego, czy marszu koni, prawda? Musi to być gdzieś w źródle, dlatego że w filmie Potop Andrzej Kmicic gwizdże, tak? Więc Hoffman na pewno tego nie wymyślił, bo nigdy tak nie robił. Podejrzewam, że te gwizdki były w dosyć częstym użyciu, no jakoś, nie wiem, no może gdzieś to w źródłach gdzieś jest, ale na razie ja jako historyk też do tego nie dotarłem. No, ale wracając do pytania, właśnie o to chodzi, że do tej pory historycy, jeśli pisali o wojskowości tatarskiej, no to pisali o poszczególnych komponentach tych działań tatarskich. Nigdy jakby nie odnosili się do popatrzenia tego jakby jako na całość. No i ja ostatnio podjąłem taką próbę, no i napisałem taki artykuł, on będzie publikowany w tym roku w Lejdzie w Holandii, z takim wydawnictwem pokonferencyjnym. Rok temu była konferencja na temat niewolnictwa w basenie Morza Czarnego. No i tam ten artykuł właśnie mówi o organizacji, jak wyglądał
przebieg akcji łapania, tej operacji właśnie chwytania ludzi, czyli tych wypraw niewolniczych tatarskich, nie tylko na teren Rzeczypospolitej, ale i Rosji, czy właśnie Cesarstwa Habsburgów. Także to już nie mogę się doczekać, bo... To jest taka pierwsza próba, no i... Może i po polsku byśmy... kiedyś opublikowali ten trzeba tekst. Trzeba będzie to też pomyśleć o wersji polskiej. No, bo to szalenie ciekawa sprawa. Zwłaszcza, że wersją wyjściową była wersja polska, później uzupełniana i jakby sztukowana na język angielski, no ale jednak powrócimy do dla tego, czytelników polskich też warto przygotować wersję polską, prawda? I teraz właśnie, może właśnie krótko o tym warto by powiedzieć, bo no tutaj mamy cały zespół cech. Ja to rozpatrywałem nie poprzez w kontekście jakiejś jednej wyprawy Tatarów na ziemię Rzeczypospolitej, tylko na kilkadziesiąt. Także można powiedzieć, że jest to jakaś średnia, jakaś taka esencja tego stylu działań sił tatarskich, które objawiały się tak, zarówno w tych dużych wyprawach, jak i w tych średnich. Oczywiście tych małych beżbasz tutaj nie mówię, no bo to tam trochę ta struktura musiała tych działań wyglądać i sposób działań, modus operandi troszkę inaczej, ale wydaje mi się, że te duże i średnie wyprawy to właśnie wyglądały tak. No a jak one wyglądały? No w tym artykule właśnie dzielę je na trzy podstawowe fazy tej operacji. Pierwsza, wydaje mi się bardzo ciekawa, która odbywała się w sferze pozamilitarnej jakby, czyli w trakcie wyjścia tych oddziałów tatarskich już właśnie z tych swoich baz wyjściowych, czy na Krymie, czy gdzieś na stepach budżackich nad Morzem Czarnym. No i przemieszczali się oczywiście w bardzo wolnym tempie relaksacyjnym, żeby konie były, no, zachowały tą energię do tych działań już po wejściu w granicę państwa, do którego no, miał się odbyć najazd. I oczywiście szereg działań polegających na maskowaniu swojej obecności, czyli tak zwane działania skryte. No i tutaj oczywiście no nie mam czasu mówić o wszystkim, ale powiem o takich najważniejszych działaniach tego typu. Wydaje mi się, że takim emblematycznym operacją, która była bardzo często robiona przez Tatarów właśnie w tej fazie, w tej pierwszej fazie podejścia, to było maskowanie swojej obecności poprzez posuwanie się do granic państwa, które miało zostać napadnięte, czy to Rosji, czy to Rzeczypospolitej, w trakcie nowiu. Czyli W ciemnościach. W ciemnościach, gdy po prostu no, można było łatwiej zostać niedostrzeżonym przez ludzi, przez siły koronne, czy przez oddziały rosyjskie, które strzegły pogranicza, prawda? I co ciekawe, zaatakowania dopiero wtedy, kiedy ludność cywilna była jakby uspokojona. Czyli no, maskowano swoją obecność takim długotrwałym taką mimikrą, no nic nie robieniem. Wtedy wypasano konie, wtedy no, dawano właśnie, no, odpoczywano, nie palono ognisk już przy bezpośredniej bliskości granicy, no, żeby nie było żadnych śladów optycznych no, obecności sił tatarskich. No i gdy uznawano, że ten czas nadszedł, że ta ludność jest jakby taka zobojętniona, bo oczywiście wychodziły uniwersały w Rzeczypospolitej, prawda, od hetmanów, monarchów, strażników koronnych, ostrzegające ludność. Ona po otrzymaniu jednego, dwóch, trzech uniwersałów, ona po prostu była już tak zobojętniona, że no, mogła podejmować większe ryzyko. Myśleli, że to żarty. Tak, no i wtedy była oczywiście łatwiejszym łupem dla polujących na nich Tatarów. No i te akcje często już przedsiębrano już w czasie pełni. Aha. Czyli właśnie jak już weszli w granicę, no to już wtedy właśnie nawet ten księżyc im pomagał. Ale no... Oczywiście to też było pewne ułatwienie dla tych sił strzegących granice, no bo więcej wiedzieli, kiedy się spodziewać. Ale no, bardzo ciekawa jakby technika. Sprawa, technika i sposób działania sił tatarskich. Brzozowie, bardzo nowoczesna, moim zdaniem. Nowoczesna. Tu w Brzozowie jest taka legenda, to przeczytałem w którymś z twoich artykułów, Tatarzy weszli, podeszli pod miasto, mieszkańcy się ukryli, a oni następnie się schowali, przedsięwzięli cały szereg środków, żeby ukryć swoją obecność, łącznie z owijaniem kopyt końskich, właśnie niepaleniem ognisk, siedzeniem w ciemnościach przez bardzo długi czas, aż ci biedni ludzie stwierdzili, że już niebezpieczeństwo minęło, no i wyszli, no i się zaczęło, tak? No i zdobyli to, co na co... Tak, no, wzgórze, z którego zeszli, nazywa się dzisiaj Czerwony
czerwonką ze względu na to, że spłynęło krwią po prostu. Znaczy to chodzi tak, to chodzi o to wzgórze, które jest na południe od Rzeszowa, no bliżej Rzeszowa niż Brzozowo, no ale w każdym razie tutaj na Podgórzu Rzeszowskim. No tak. No i faktycznie to podanie, no właśnie jakby ujawnia fragment tej tajemnicy, jak te działania sił tatarskich przebiegały i właśnie chodzi tutaj o takie bardzo przebiegłe, czy wyrachowane. Bardzo przebiegłe i jeszcze... działania, które miały na celu właśnie zmylenie, wprowadzenie w błąd ludności cywilnej, no i żeby po prostu finalnie wziąć jak najwięcej ludzi w jasyr, no bo z tym wiązały się oczywiście pieniądze, czy też też od razu Tatarzy starali się tych jeńców czasem, no żeby ludność ta miejscowa już na miejscu wykupywała ich. Czyli wymiana... Wymiana za pieniądze, niekoniecznie branie ich już tam w kierunku południowym, czyli dostarczenie ich do na Krym, czy też gdzieś do portów właśnie osmańskich, tylko już tutaj na wykup. Zanim przejdziesz dalej, to jeszcze takie pytanie. No bo skoro były takie wykupy, prawda, no to musiało dochodzić do jakichś porozumień pomiędzy jakimiś czynnikami miejscowymi a tatarskimi. Musiały być jakieś sposoby na komunikowanie się w sprawie negocjacje, tego. Negocjacje. Normalne negocjacje. Tak. Także no, jest w źródłach sporo takich odniesień, że czasem nawet na takim wysokim szczeblu, że tutaj chociażby pozostając na tym gruncie lokalnym ziemi przemyskiej, w 1624 roku właśnie, około połowy czerwca, gdy Tatarzy już wycofywali się, mieli się wycofywać właśnie w kierunku południowo-wschodnim, doszło do negocjacji jednego z dowódców tatarskich z księżną Anną Ostrogską. Chodziło o wykup jednej kobiety, która była chyba na dworze księżnej. No i za naprawdę dużą sumę, 800 zł, została wykupiona wtedy. No i nie trafiła przez to na... do jasek, na targ. Nie została, tak, na targ. Nie trafiła do haremu na przykład, czy gdzieś tam do jakiegoś... Ale to jest niesamowite, bo te relacje są tak pokomplikowane, makabryczne i nie do uwierzenia, że mnie zdumiewa to, że nie ma eksploatacji literackiej tych wątków. No ja rozumiem, że to było dawno. Czy nawet filmowej, aż się prosi, prawda? Ale wszyscy stwierdzają, że skoro był Sienkiewicz, no ale przecież Henryk nie wyczerpał tematu, w wielu sprawach się mylił, prawda? Pewnie... Poza tym też nie pisał o samym zjawisku. Nie pisał o zjawisku. Na jazdach tatarskich jakby to było gdzieś tam tło w ogniem mieczem, gdzieś tam tam pojawiają, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto ich zabrał, kiedy, po co i dlaczego. Właśnie. A tu i pod kątem ekonomicznym, i pod kątem malarskim można by to było jakoś opracować. To są niesłychane historie. Tak, a wracając do trzech faz, bo ta pierwsza faza kończyła się w momencie wejścia w granice Rzeczypospolitej. No i wtedy sposób działań zmieniał się diametralnie. Tatarzy zmieniali się z takich spokojnych, bardzo powoli idących spokojnym marszem jeźdźców, takich naprawdę w taką machinę agresywną, wojenną, czy nawet można powiedzieć w takich diabłów wcielonych wojny. No tak byli postrzegani przez masy włościan, ludzi, którzy zamieszkiwali na terenach wiejskich, no bo głównie oni stawali się ofiarą tych najazdów. No i tempo działań tatarskich zmieniało się zupełnie. W ciągu doby mogli, i takim mieliśmy właśnie do czynienia, z takim szybkim marszem mieliśmy do czynienia właśnie w czerwcu 1624 roku, kiedy szli w kierunku bramy przemyskiej, przez teren ziemi halickiej, później ziemi przemyskiej. No i dochodziło do rozbicia tego kosza, ustanowienia tego kosza, czasem dwóch, trzech jeszcze mniejszych pomocniczych, jeśli to była bardzo duża wyprawa. Tak było właśnie też w 1624 roku. Jeden kosz, ten duży pod Medyką, drugi kosz taki mniejszy w ziemi sanockiej między Bażanówką a Długiem, a też chyba wsią Nowosielce, ale to u ziemi sanockiej. Pod Sanokiem. Tak. Oczywiście on był taki, ten subkosz, on funkcjonował dużo krócej, 2-3 dni i był zwijany, ale to była tylko taka
działania takie czysto właśnie przyspieszające branie wiaser, żeby po prostu szybciej zagarnąć i potem też jakby przygotować do tego transportu do głównego kosza, a z tego głównego kosza już w kierunku Mołdawii. No, co też tak się stało oczywiście. No tak. No i co? No i w trakcie tej drugiej fazy, no to właśnie te działania tak przebiegały, jak na tym filmie można poglądowo sobie tak jakby uzmysłowić, czyli z taką dużą szybkością, w dużym rozproszeniu, z dużą ruchliwością i taką dużą jakby gęstością oddziaływania w przestrzeni. Czyli niewielkie siły, ale były w stanie pojawić stwarzali się... Stwarzali złudzenie, że jest ich trzy razy tyle, ile rzeczywiście jest. Tak. No i to też jest kolejne zjawisko, które też warto omówić, ale oczywiście teraz nie mamy czasu, ale to właśnie jakby ta duża ich ruchliwość i duża... no, że pokazywali się wszędzie. W wielu miejscach. To była jakby podstawa tego, że ci współcześni świadkowie wydarzeń, niezależnie czy to była ludność cywilna, czy też nasi dowódcy wojsk koronnych, no, często podawali bardzo wygórowane, zawyżone szacunki, ile tych Tatarów naprawdę było. Chociaż oczywiście tu się nakładała jeszcze sprawa, że oni prowadzili po 2-3 konie. No tak. Więc to jeżeli też oceniać po śladach, które po śladach zostawili, to faktycznie mogło być ich i 40-50 tysięcy. Tak naprawdę było ich dużo mniej, ale każdy Tatar mógł prowadzić 2-3, czasem nawet 4 konie. Oczywiście no, w celu wzięcia wiaser i łupów, oczywiście, no bo jak miał to przetransportować. Wieść, prawda? Więc no, to było takie zjawisko, które właśnie no, tak się da wyjaśnić. Oni karmili się złudzeniami nasi świadkowie, tak. Niestety, i my też później się karmiliśmy kolejnymi złudzeniami. Bo... I Gabrielu, i dochodzimy do tej trzeciej fazy, która zaczynała się w momencie właśnie uformowania tych konwojów, które były z tych głównych koszy wyprowadzane. Formowano taki konwój, oczywiście on był też bardzo dobrze zorganizowany. Każdy oddział tatarski miał tam konkretne zadania do wypełnienia, czyli strzeżenia. Część oddziałów operowała wokoło głównego tego kosza i oczywiście miała za zadanie donosić o wszelkich ruchach sił nieprzyjacielskich, czy zasadzkach, no i oczywiście zabezpieczać trasę pochodu. Inne siły, inne formacje tatarskie miały za zadanie pilnować, żeby nie dopuszczać do ucieczek. No i oczywiście były też takie, które zaopatrywały ludzi, tych oczywiście transportowanych przemocą, zapewniali im wodę pitną i jedzenie. Oczywiście ci ludzie też musieli wtedy jeść, no bo tak. To był bardzo duży wysiłek fizyczny na granicy wytrzymałości organizmów, no bo odbywał się w bardzo szybkim tempie. Część oczywiście transportowano na koniach, ale część była pędzona. Pieszo oczywiście. No i tempo było naprawdę czasem bardzo duże. Wysoki stopień specjalizacji tych oddziałów, to jest raz. Ale prawdopodobnie każdy poszczególny ordyniec był przygotowany na wszelkie ewentualności. No i jeżeli nie szkolony, no to wychowany w tej tradycji, prawda? I on się z tym rodził, z tą taktyką we krwi. Tak to widzę, bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że były jakieś szkolenia organizowane. I to jest też ważny aspekt właśnie tego, że no, ci ordyńcy, zwłaszcza ci koczownicy, o których teraz mówimy, ci, którzy tutaj właśnie oblegali kościół w Nowosielcach, no to byli właśnie, wywodzili się z tych, to byli nogaje. Więc koczownicy, którzy od małego jeździli konno, no tak. Ćwiczyli się w różnych technikach operowania arkanem, strzelania z łuku, oczywiście też operowania białą bronią. Zasadniczo nie korzystali z broni palnej, tak jak chociażby część wojsk Hanatu Krymskiego. Ci praktycznie byli pozbawieni broni palnej, ale byli mimo to groźniejszym przeciwnikiem niż wojska Hanatu Krymskiego. I nawet ludność cywilna tutaj czerwonoruska właśnie pisała często, że właśnie ci są najgroźniejsi, ci tak zwani czarni Tatarzy. To właśnie ci byli ci koczownicy z ordy budżackiej, tak, a nie Tatarzy z Krymu. Wiesz co, jeszcze taka kwestia mnie nurtuje. Ja oczywiście wiem, że tego nie ma, ale tak cię zapytam pro forma, ponieważ jestem zdania, że powinno być. Mamy imiona czy też nazwiska tych wojowników, którzy te najazdy prowadzili, prawda? Mamy Kantemira Murzę i innych zapewne też znanych.
Czy są jakieś próby, albo były podejmowane próby napisania biografii, mikrobiografii, scharakteryzowania tych ludzi, osadzenia ich jakoś w kulturze i tradycji tatarskiej, tureckiej, regionalnej? Czy coś takiego jest? Nie znam, ale sam o tym myślałem, że taki materiał byłby bardzo przydatny. To byłoby takie. I tak się nawet kiedyś myślałem, dlaczego takiego Kantemira nie ma w PSB? Ale no bo właśnie, powinien być, bo, ale oczywiście nie jak tylko, są, wszyscy powinni być. Prawda? A zwłaszcza, że część z nich jakby no, współpracowała w niektórych okresach z polskimi siłami zbrojnymi, z armią koronną. Negocjacje, współpraca. Naprawdę cennymi sojusznikami, na przykład przeciwko Szwedom. Szwedom, czy też przeciwko Rosji, prawda? No. W czasie tej wojny 13-letniej od 1654 roku do 1667. Więc wydaje mi się, że na przykład taki Kantemir byłby tutaj bardzo ciekawym, wdzięcznym polem takich dociekań. No, jak na napiszesz, to jest, ja wydam. Kto wie. No, na razie na pewno mamy za mało materiału, ale no, to jest bardzo ciekawe wyzwanie dla historyka, nawet dla każdego historyka, który się zajmuje sprawami południowo-wschodnimi, sprawami... Bo warto by było, żebyśmy ich zobaczyli, prawda? Bo mamy kozaków, tak. I mniej więcej wszyscy wiemy, każdy sobie potrafi wyobrazić, bo tak, istnieją opisy literackie. Słowniki z historyków ukraińskich. Mamy tych atamanów, natomiast Tatarów postrzegamy jako masę. Ciemną masę, okrutną, nie ma tam, nic się nie wyróżnia, prawda? Nie ma żadnego człowieka, który tak, się... Pół dzikich, czy jakichś takich barbarzyńców nieokrzesanych. No właśnie, czas to zmienić i w ogóle zapoznać się, z kim mieliśmy do czynienia, bo to ważne. Zwłaszcza, że no, prezentowali naprawdę niekonwencjonalną, tak zwaną manierę wojny tatarskiej. Pisał oni właśnie hetman Stanisław Jabłonowski, pisał Jean Dupont, pisał sam król Jan III Sobieski i właśnie podkreślali to, że ta wojna jest jakby bardzo... no, można powiedzieć nieznana, w tym sensie, że niekonwencjonalna i taka nieobliczalna dla naszych dowódców. I też nie wiadomo było, czego się spodziewać po tych Tatarach, bo rozporządzali taką paletą różnych rozwiązań taktycznych, operacyjnych, działali z taką precyzją, z taką szybkością, że no, często było to poza zasięgiem naszych dowódców. No, widzę tutaj taki przykład hetmana Żółkiewskiego, jeszcze z pierwszej połowy XVII wieku, kiedy pisał o tych ptakach latających na powietrzu, które trudno było łapać. I to się odnosiło właśnie do szybkości wojsk tatarskich. Poza zasięgiem intelektualnym może uściślimy, no bo to chodziło o to, żeby wymyślić koncepcję, wcielić ją w życie, wyszkolić ludzi i się przeciwstawić tej tradycji wojennej, którą reprezentowali tutaj tacy ludzie jak Kantemir Murza i jego koledzy, prawda? No na to nie było stać nikogo. No pewnie można było długo deliberować o przyczynach, prawda? No ale to... No, przyczyny były złożone, ale oczywiście no, próbowano zaradzić temu zagrożeniu przez cały XVII wiek, przez XVI również. No ale można powiedzieć, z takim bardzo połowicznym efektem. No były lata, kiedy się udawało hamować te najazdy, no ale po jakimś czasie nadchodził jakiś kryzys, jakieś załamanie sytuacji politycznej i wtedy no, wracano do samego początku, czyli do wielkich strat demograficznych, do niesamowitych zniszczeń. No i praktycznie tak, że Tatarzyn, jest to przysłowie, prawda? No. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za oczyma, więc no, no ma to swoje właśnie uzasadnienie, właśnie tak to było. Może wystarczyło, żeby dekada minęła między jednym a drugim najazdem i żeby ludzie po prostu zapomnieli, a do tego jeszcze, jeżeli dołożymy jakiś kryzys wewnętrzny, tak? Albo no cokolwiek, prawda? Co by rozsprzęgło dyscyplinę na lokalnym, bo tak naprawdę, żeby się przeciwstawić takiej wyprawie, no to należałoby zorganizować obóz wojskowy, tak? I wyszkolić wszystkich ludzi, jacy żyją na tym terenie do walki, tak? Ale po pierwsze... Na różnych poziomach. Żeby się przeciwstawić takiej wojnie hybrydowej, prawda? Takiej manierze, jak mówisz. Skomplikowana sprawa i warunki ekonomiczne, myślę, głównie przeszkadzają w tym, bo nikt nie będzie, kto prowadzi normalne gospodarstwo, tak? Albo wykonuje jakieś inne czynności, handluje, jeździ, nie będzie poświęcał swojego czasu na
takie szkolenie, woli podjąć ryzyko. Tak? No jest to kosztowne, a z drugiej strony no właśnie o tym takim niekonwencjonalnym zagrożeniu, mhm. no to właśnie decydowały te aspekty właśnie asymetryczności. Mhm. I właśnie to było to clue, które jakby uniemożliwiało tych działań tatarskich, które uniemożliwiało szybką reakcję, no bo przecież mamy siły koronne, które gromią w tym samym czasie Turków, mhm. Moskwę, prawda, zdobywają Moskwę, z Turkami sobie radzą z całą potęgą osmańską, nie dopuszczają granicę, ale to była wojna symetryczna. No tutaj mamy do czynienia jednak z działaniami troszkę innej natury, no i dużo mniejsze siły, ale bardzo mobilne, zmotywowane. Wracam do tego, jak oni działali, dlaczego oni tak skutecznie działali. To nie opierało się na strachu, na jakiś, nie wiem, drylu. Chodziło o aspekty motywacyjne, czyli każdy Tatar był maksymalnie zmotywowany do działań jak najlepszych właśnie dla całej grupy swojej, jednego torhaku, czambułu, żeby wziąć jak najwięcej ludzi. Ci Tatarzy później byli dzieleni, cała zdobycz później była dzielona, oczywiście odpowiednie podatki szły do skarbu krymskiego, osobne na sułtana, więc oczywiście no, każda taka wyprawa miała na celu zagarnięcie jak największej ilości ludzi, no ale przez to właśnie Tatarzy byli bardzo zmotywowani i nie musieli mieć dodatkowych w dyscyplinie. Jakby, tak, motywów, żeby działać w ten sposób. A czy znana jest wysokość dochodów na głowę z takiej wyprawy? Na poszczególnego Tatara. Ile to w groszu przypadało? Czy ktoś to wyliczył? Znaczy są szacunki i jeśli chodzi o wykup też jeńców. Aha. Także no, to się bardzo wahało, z czym mieliśmy do czynienia. Czy mieliśmy do czynienia z hetmanem wielkim koronnym wziętym w jazdy, czy mieliśmy z chłopem, prawda? Czy z jakimś szlachtą. W każdym razie były to spore pieniądze. Wahało się to od, nie wiem, 2 milionów, 1,5 miliona złotych, jeśli chodzi o te czołowe postacie dowódców koronnych, którzy byli brani to też w jazdy. Olbrzymie sumy. Na przykład hetman Potocki w 1648 roku, tak? No. Poprzez, no oczywiście mniejsze sumy, ale też znaczne, sięgające kilkuset, tak jak mówię, tutaj była ta suma 800 zł. No tak, za dwórkę. Za dwórkę. No, ale, no to chłop 400, dobra? No ale myślę, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o ludność chłopską, ona oczywiście po dostarczeniu do Krymu ta cena wzrastała, no bo tak. Też koszty przetransportowania, oni to wszystko liczyli, to nie był lud, to był ciemny. Po prostu, tak, tutaj jednak to wszystko było liczone. Więc jednak dochodowość tego procederu, tej mnóstwo pieniędzy biznesowej, militarno-biznesowej była bardzo duża i taka jedna wyprawa, no dosyć duża, jeśli chodzi o wysokość jasyru. Na przykład weźmy to 1648 roku z jesieni. Mhm. Można szacować, że około 100 tysięcy ludzi wtedy zostało wziętych w jasyr z całej Rusi Czerwonej, z Wołynia. Może nawet więcej. No bo z samej ziemi przemyskiej można szacować, że około 12 tysięcy, prawda? A twarde dane mówiło o prawie 9 tysiącach. I to nie z całej ziemi przemyskiej, tylko z tej linii do linii Sanu. Więc można mówić, że zależy jaką średnią przyjąć. Jeśli przyjąć, nie wiem, no 200 zł, 100 zł, no to są minimalne liczby. Na prostego ordyńca to i tak dużo. No to tutaj mamy no, niesamowite kwoty, prawda? Które zasilały cały system gospodarki Hanatu Krymskiego i na tym faktycznie oni bazowali. To była podstawa w pewnych okresach gospodarki. No, z pasterstwa nie żyli z pewnością. Tak, tak. Zwłaszcza i też pośrednio też dla Osmanów, prawda? No. Dla gospodarki tureckiej to było duże, no bo oni zasilali gospodarstwa. To byli często rzemieślnicy, nie tylko chłopi. No. Nie mówię też o galerach, no bo tutaj ta siła militarna na morzach to też była bardzo ważna kwestia dla nich. Dlatego te rynki były tak chłonne, no i to się przekładało później na determinację działań ze strony Tatarów, prawda? Zwłaszcza, że tak się nakładały na to kwestie polityczne, czyli tego terroryzmu też politycznego, tych działań pośrednich sił tatarskich. To piszę też w tych swoich artykułach na ten temat. Więc to się wszystko nakładało i tworzyło jedną taką platformę, która no, powodowała, że te siły, te działania sił tatarskich były tak właśnie groźne, skuteczne. No i miały katastrofalne skutki gospodarcze dla nas jako państwa. No i wracając jeszcze do tej trzeciej fazy. No, dobra. Bo żeśmy nie skończyli. Ta trzecia faza, no to znowu taka natura interwałowa tej struktury tych najazdów, że pierwsza faza bardzo wolna, druga bardzo dynamiczna, zupełnie odwrotna do tej pierwszej, czyli działania bardzo szybkie, agresywne.
No i trzecia, po wyjściu z granic Rzeczypospolitej znowu tempo bardzo malało. Ludzie już nie byli gonieni, bo nie musieli. Musieli trochę odpocząć, konie tatarskie również. No i później, jeśli już nie było żadnego zagrożenia, z reguły na terenie Mołdawii, czy później już tych stepów na dzikich polach, już tam nikt ich nie gonił raczej, no to powoli docierali do portów czarnomorskich czy na Krym, dzielili zdobycz, łupy. Dochodziło też do już do targów na stepach czarnomorskich już z tymi kupcami, z tymi brokerami tureckimi i no, Tatarzy otrzymywali to, co chcieli, czyli środki finansowe. Gotówkę. Gotówkę za to, co zdobyli, co, prawda? No dobrze, dokończ, bo ja mi coś kręci w brzuchu, no nie, no zapytać. To dobra, to słucham, bo to... W co inwestowali? Bo przecież gotówki nie trzymali w łusach. No nie... to już jest sprawa jakby poza moimi takimi szkoda, bezpośrednimi zainteresowaniem, ale no, powiem o tyle, no, co się nie orientuję. Część oczywiście była inwestowana w następną wyprawę, czyli kupno koni, no bo no te konie oczywiście też się zużywały, czasem ginęły, czasem no nawet no, były też zdobywane przez te siły polskie, część, no wiadomo, to się wszystko zużywało, także było reinwestowane na kolejne wyprawy. I oczywiście też czasem chodziło o wyrównanie długów, bo Tatarzy ci biedni, koczownicy też, żeby wyprawić no takie coś, to musieli też te konie mieć, te 3-4 konie, więc często zaciągali długi u innych kupców tureckich czy tatarskich, żeby do takiej wyprawy się dołączyć. Więc wyrównywali te długi właśnie poprzez sprzedaż. No i to było od wyprawy do wyprawy, tak się to toczyło. Nie? Ciekaw jestem, czy tam czasem nie było jakiegoś przedstawicielstwa jakiegoś banku, który to wszystko kumulował, wypłacał procenty i obracał, ale to kiedyś jeszcze może do tego dojdziemy. W małej skali pewno coś takiego było, no bo te kredyty i to wszystko to musiało jakoś działać. No, nie sądzę, żeby to było w jakiejś takiej skali zinstytucjonalizowanej. Oj, żebyśmy się nie zdziwili. Ale to nie będzie... Tego nie wiem, tak. Może i do tego dojdziemy. No i nie wiem, jeszcze warto byłoby tu właśnie powiedzieć, tak spojrzeć z lotu ptaka na te działania sił tatarskich. Ale to oczywiście nie chcę też uprzedzać, bo to będzie właśnie przedmiotem tej mojej pracy. To może zapowiedzmy książkę po prostu. No właśnie, książka będzie dotyczyła wojskowości tatarskiej w okresie wczesno-nowożytnym w XVI-XVII wieku. Będzie dotyczyła właśnie tej specyficznej maniery wojny tatarskiej. I będzie to taka analiza od strony militarnej, od strony działań sił tatarskich, tych części składowych, wszystkich tych komponentów, które się składały w cały system, taki, który miał na celu właśnie i skuteczność, i oczywiście też ochronę własnych żołnierzy, tych ordyńców, prawda, no bo oni też przykładali dużą wagę do oszczędnego gospodarowania siłami ludzkimi swoimi. Tu też często właśnie było błędnie odczytywane z naszej strony, ze strony sił koronnych, że Tatarzy po prostu się bali, uciekali, tchórzyli. No to chodziło głównie o to, żeby nie ponosić tych strat, no kiedy właśnie. Nie były konieczne. Ten ekonomiczny aspekt tych najazdów uderza w oczy. Uderzający jest bardzo, tak, że książka w każdym razie no, ma dotyczyć właśnie tej niekonwencjonalnej maniery wojny tatarskiej w odniesieniu właśnie do działań głównie do tych najazdów dużych tatarskich na ziemię Rzeczypospolitej, Rosji, znaczy w ogóle ogólnie w Europie Środkowej i wschodniej, ale w kontekście i właśnie tutaj to będzie, mi się wydaje, jakieś takie nowatorskie podejście w kontekście działań asymetrycznych, ale też przede wszystkim tej wojny hybrydowej, gdyż no, analiza tych wszystkich składników, o których tutaj mówiłem, tych działań właśnie w sferze informacyjnej, w sferze też pozamilitarnej, w tej pierwszej fazie działań sił tatarskich, no i później też tych działań już na terytorium nieprzyjacielskim, no wskazuje na to, że można to naprawdę bez dużych jakichś wątpliwości odnieść do wojny hybrydowej. Oczywiście, że tak. Gdyż no, dzisiejsza definicja no, mówi, co to jest wojna hybrydowa. No, wojna hybrydowa to jest to mieszanka działań regularnych, nieregularnych, bez wypowiedzenia wojny. Gdzie mieliśmy tu wypowiedzenie? No nie było. Z dużą obecnością składnika działań w sferze informacyjnej, o którym też propagandy mówiłem. Po prostu. Tak, i oczywiście oddziaływania w sferze głównie cywilnej. No tak. Tutaj, no wypisz, wymalił, mamy tutaj wszystko pasuje. W pełnej
tej trasie właśnie idealnie wręcz pasuje. Może nawet powiedzieć wzorcowo pasuje. Mhm. No i to jest właśnie dosyć ciekawe takie spostrzeżenie, że to jest nie XXI wiek, nie przełom XXI wieku, ale czasy nowożytne, czyli XVII wiek. XVII wiek, ale oczywiście te działania też miały miejsce prawdopodobnie w podobnym, albo bardzo było zbliżone w XVI wieku, no ale zakres, znaczy zasób źródeł, które no, pozwalają nam na tak dokładne określenie, opisanie tych działań, no jest dużo większa dla XVII wieku i ja się głównie będę skupiał na XVII wieku. No ale prawdopodobnie te działania już miały miejsce też podobne, czy o podobnym charakterze już w XVI wieku. Czekamy więc na książkę. Będzie za rok. Mniej więcej chciałbym, żeby była już gotowa. Będzie w naszej księgarni na pewno. To jak Pan Bóg pozwoli, zdrowie dopisze. Jak będzie gotowa, to myślę, że będzie okazja do kolejnego spotkania. No. To co, jeszcze coś mówimy, czy kończymy? No wydaje mi się, że jeśli nie ma jakichś, nie wiem, to zawsze jest o czymś jeszcze można powiedzieć, ale... Na przykład ja bym cię zapytał, dlaczego jest tak ubogo ze źródłami do XVI wieku, do wojskowości? Bo to jest uderzające, tak, że nie ma tego w zasadzie. Co się z tym stało? Znaczy na pewno jest, ja bym powiedział tak, bo ja też XVI wieku troszkę no, mniej się tutaj jakby poruszam w XVI wieku, ale wydaje mi się, że dla chętnego... Nie ma jakiegoś dużej takiej różnicy między XVI a XVII wieku. Ale oczywiście, w Polsce. Dla XVII wieku jest oczywiście dużo więcej źródeł, ale jeśli będziemy chcieli znaleźć i ciekawe raptularze, jakieś opisy działań, kroniki, tego jest może nawet więcej dla XVI wieku, działań czy kampanii na wschodzie, to też je znajdziemy. Tylko trzeba po prostu szukać. Oczywiście większość badaczy pewno się skupiała na XVII wieku, no ale i dla XVI jesteśmy w stanie, też są źródła masowe, zwłaszcza dla drugiej połowy XVI wieku, więc wydaje mi się, że tu jakiejś większej różnicy jakościowej nie ma. Chodzi tylko pewno o działania, o chęci, oferę, przeprowadzania jakiejś kwerenty. O chęci. I na pewno efekt będzie podobny. No właśnie, bo ty się zainteresowałeś tymi Tatarami, rzeczą, która, obszarem, który leżał odłogiem, no więc może zaapelujmy do historyków, żeby też nie popadali w marazm, tylko szukali ciekawych tematów, ciekawych obszarów. Są na świecie wydawnictwa zainteresowane publikacją takich treści, na przykład wydawnictwo Klinika Języka i zawsze można trafić na kogoś, kto się tym zainteresuje i to opublikuje. A wydaje mi się, że jeszcze wejdę w słowo, że no, dla niektórych to tak faktycznie może być. Co? Tatarzy? Jaki to jest temat? Prawda? Ale... Co on tam w ogóle? To jest już zbadane? Albo tak powiedzą, że jest to już zbadane? Albo to jest to gdzie jest biografia Kantemira Murzy? Ale ja można odpowiedzieć na coś takiego tak, że tutaj w tym zjawisku na Jazdu Tatarskiej kryje się tak wiele różnych zjawisk, nie tylko właśnie jeśli chodzi o wojskowość, działania militarne, no ale też konsekwencje tych działań no, na polu właśnie ekonomii. No, te inwestycje najciekawsze. Demografii, straty demograficzne. Potem mamy znowu te podania, prawda? Czyli ta sfera społeczna, prawda? Trauma kulturowa. No właśnie. Kolejny temat, który jest praktycznie w ogóle nie legendy ciągnące się. Ja napisałem jeden artykuł na ten temat, to jest chyba w ogóle pierwszy. Praktycznie nie ma badań na ten temat. One są bardzo ciekawymi, wdzięcznymi polami badań i dla humanistyki. No etnologowie się powinni tym zajmować, ale oni tego nie robią, bo oni się zajmują czarownicami i diabłami. Ale w tym sensie też występują Tatarzy jako demonizacja oczywiście. Postaci Tatarów w tradycji ludowej, w legendach. Można książki na ten temat pisać. Tylko trzeba sięgać, prawda? Trzeba sięgać i trzeba mieć determinację do tego. Oby tak się stało, proszę Państwa, i oby rzesze młodych historyków zajęły się tym tematem. Ja mam nadzieję, że nasza współpraca się utrzyma i będzie jeszcze dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia tu przed kamerą, może też do opublikowania. Proszę Państwa, jeszcze przypomnę, jesteśmy w kościele w Nowosielcach, pod Przeworskiem. Naszym gościem jest dr Andrzej Gliwa. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce przy okazji następnego jakiegoś tematu zbliżonego oczywiście do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, że będzie jeszcze wiele pretekstów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Dzięki. Do następnego spotkania.